Witam, proszę Państwa. Tada! Dojazd naprawiony. Tu macie czujniczek. O! Widzicie? Nie widzicie. Dość. Bardzo ładnie. No. Oto taki czujniczek. To był problem holowania dojca z pola. I teraz tak, jesteśmy na rzepaczku ozimym Estelia. To jest akurat Estelia, jest to mieszanka z poplonem, wsiewka. Tu jest od razu poplon. Znaczy takie coś, co ma zawiązać azot, soczewica, koziradka, to jest kończyna. Soczewica i tu jest chyba koziradka, tak, to jest koziradka, soczewica i kończyna. Mamy trzy, no i rzepak jest, tak? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty liść. Już właśnie zastosowałem tutaj skracanie i grzybówkę, czyli tam, no w sumie poszedł w tym roku Toprex 03. I teraz tak, chciałbym Wam pokazać takie coś, bo widać to. Widzicie tutaj takie coś? Tak, jeśli coś ociągnie, taki kanion w tamtą stronę. Jak dobrze pamiętacie, to ja wam jak już w sumie nie pamiętacie, to ja wam przypomnę. Tu na tej części pola były poletka z jęczmieniem ozimym i badanie było na produkt wierzący azot z powietrza. I ja sobie, jak dobrze pamiętacie, pojechałem dookoła i tutaj sobie w poprzek pojechałem tego jęczmienia. Po prostu sprzeciłem kombajnem w poprzek i powiem wam, zobaczcie. Jest ślad po tym, jak przyjechałem w poprzek pola. Zobaczcie, tu gdzie słoma, bo to zapewne to jest od słomy to, że ten rzepak w tym miejscu rośnie słabiej. Zobaczcie, równiutko, jakby odciął linijką. Tak jak jechałem na GPS-ie, tak jest gorzej. I tam później tak samo jest, w sumie cały rzepak tak wygląda, że są pasy. Właśnie tam, gdzie więcej słomy było, bo no Rostel, w sumie było tak, że było ogrom tej słomy, bardzo dużo. No, talerzówka była, ale widocznie, no widać jest efekt po słomie, że w tym miejscu, gdzie jest więcej słomy, ten rzepak jest słabszy. A tutaj zaraz, o, przejdziemy sobie w tą stronę. No i zobaczcie, jak tutaj wygląda. No to już jest rewelacja. Ogólnie jesteśmy na rzepaku Estelia, tak jak mówiłem, z poplonem. Tylko jest taki minus. Miało tak być, że jak się opryska butisanem, bo to był zabieg Butisan Star, 1,5 litra, czyli zaniżona dawka. Znaczy tak, no na razie żyje jeszcze ten poplon, ale widzę, że przysiadł. O, tak jak widzicie tutaj. On tak jakby po prostu no ma fitotoksyczność, coś w tym rodzaju. Mam nadzieję, że on troszeczkę później z czasem zacznie, że ruszy, tak? No chyba powinien ruszyć, mi się wydaje. Teraz tak, pójdźmy od razu, jak już jesteśmy, to pokażę wam różnicę, bo tak, Estelia ogólnie się bardzo ociągała. Ogólnie bardzo się ociągała. Tamte odmiany, tam jest kurczę, na A. Dobra, nieważne, przypomnij mi się, to wam powiem. Ogólnie wyszło tak, że Estelia była, gorzej wyglądała jak Miami, a teraz wygląda, teraz nawet ściemniała właśnie ta. No kurde, Estelia ściemniała, a jaśniejsza jest Miami. Miami mieszałem sam, bo to chodzi, że można kupić poplon wymieszany z rzepakiem i można sobie samemu zrobić mieszankę. Czyli ja sobie na przykład tutaj miałem osobno rzepak, osobno poplon i ja sobie to wymieszałem sam i wyszło na to, że Miami jest, to co ja mieszałem, jest gęściejszy. A tutaj tak jakby po prostu była zaniżona ilość rzepaku, czyli Esteli, tak? Widać, jest słabsza obsada. Tu na Miami jest o wiele lepsza. Teraz tak. Doświadczenie, którego się podjąłem, że będę wam mówił,
jak wygląda rzepaczek po biologii. Tutaj mamy jeszcze biologię. W tym momencie mamy biologię. W tym momencie mamy biologię dotąd. Tak jak widzicie, to jest patyczek. Tam jest drugi. No i tam też są patyczki z drugiej strony pola. Po lewej stronie jest biologia, po prawej stronie tutaj nie ma biologii. I powiem wam, że nie widzę różnicy. Na tą chwilę nie ma różnicy, ale rzepak wygląda jak siany tak bardzo późno. Wygląda bardzo ładnie. Trochę go pożarło. Ale nad nic nie poradzimy. Pójdźmy w tą stronę. Zobaczymy z tej strony, jak wygląda. Mi się wydaje, że naprawdę nie można złapać tej zbytnio różnicy, czy ta biologia działa teraz, czy jeszcze jej trzeba dać czasu. No widzicie, jesteśmy tutaj idealnie w miejscu, gdzie lewo nie ma biologii, prawo jest biologia. I ja nie widzę różnicy na razie. No ale dobra, jest, może będzie w zbiorniku różnica. Tak samo robimy test jak z produktem wiążącym azot. Także tutaj mamy biologię. Hektar jest, no tutaj nie wiem ile, czy tu hektar, ale może i hektar będzie. Musiałbym zmierzyć. Hektar musiałby być bez biologii. I zobaczymy, jak to się będzie wszystko miało. Będziemy badać później Brix, zagęszczenie soków i takie tam. Wizualnie, może i korzenie wykopiemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ogólnie tutaj mamy orkę. Czekaj momencik, z tej strony, bo pod światło nie będziecie i tak mnie widzieć. Ogólnie mamy to tak. Płytka orka, podorywka można powiedzieć. No wiadomo, fajnie to wyszło, bo płytka orka. Cirrus to ładnie talerzami pozamiatał, wyrównał, jest git. W alienie nam się to nie sprawdza zbytnio, bo jak nie dosypie nam bruzdy, no to Cirrus potrafi to ładnie talerzami pozamiatać, wyrównać. Nawet tutaj, o, widzicie, tu jest letki dołek, ale on to potrafi tak wyrównać, że to ładnie wygląda. A w Cirrusie, znaczy w tym, w alienie już jest taki problem, że im płycej, jakaś nierówność dołek, no on tego nie zasypie po prostu, tak? Później są takie dziury, więc musimy na alienie, musimy mimo wszystko minimum te 20 cm orać. Nie płycej. Ale jeśli mamy tak jak teraz, tradycyjnie, to 15 cm, super sprawa, tylko nie wiem, w sumie nawet nie tak źle wychodzi. Bo tam mieliśmy głębiej posiane, nie ma zbytnio różnicy, jak na tą chwilę. Może później będzie różnica, to będę was informował co i jak. No i ogólnie płytka orka fajnie wyszła, bo pan Bronisław Szymkowski jak podpowiedział, po co to głębiej orać. No w sumie tak, my mamy, o to chodzi, że zależy, gleba. Mi się wydaje, że tam gdzie są dobre gleby i jest pod glebie głęboko, to można sobie płytko orać, bo te korzenie co tam pójdą, tam będą świdrować, robić. Ale u nas jest taka sytuacja, że u nas pod glebia jest raptem 25 cm takiego, i jak nie będziemy tego przerzucać góra-dół, to nam ta martwica będzie zacznie po prostu tam wyciągać wszystko, można powiedzieć, wyjaławiać, nie? A my to można powiedzieć, że tworzymy tą warstwę organiczną. Im głębiej orzemy, tym głębiej tej masy organicznej jest i mamy większą tą poduszkę tej masy organicznej. I ogólnie, no wiem, że to z bakteriami bardzo nie idzie w parze, ale to trzeba coś pomyśleć i trzeba coś wymyśleć, żeby szło w parze. Ja mam taki pomysł, że po prostu orać i na to dawać dopiero talerzówka z bakteriami, czyli na wierzch. To się też pewnie źle by... W sumie to nie powinno tak być, nie? Nie wiem, szukam złotego środka, tak żeby pogodzić trochę orkę i te bakterie, żeby ich nie zabić od razu, tak? No, czy w ogóle żeby ich nie zabić. Ogólnie zrobiliśmy testa
w tym, w ziemniakach na wiosnę. Zaoraliśmy, normalnie zaoraliśmy, tam poszła słoma z kopców, obornik, zaoraliśmy to i po wierzchu poleciałem opryskiwaczem. Brat to zaraz uprawił drapakiem, wymieszał to z ziemią i powiem wam, że naprawdę jest jakaś, jest coś, bo jest taki chwast, jest to stary rzecz zwyczajny. W tamtym roku mieliśmy cebulę i cebula rosła tylko w tym miejscu, gdzie był ten starzec. A ten starzec, można powiedzieć, tylko był jakieś tam jakieś kubki. I na tych kubkach cebula była, szczypior był ogólnie dwa razy większy, lepiej rósł, tak jakby, no, tak. A w tym roku w ziemniakach nam ten starzec, można powiedzieć, na całym polu wysadził równiutko praktycznie. Także to jest oznaką tego, że w glebie jest dużo próchnicy i to, co trzeba, tak, żeby coś rosło. Czyli te bakterie, mi się wydaje, że zrobiły robotę i działa to. I działa to, bo jak kopiemy, to no nie ma, jak sprawdzałem w ziemi, no nie ma słomy. Nie ma tej słomy, a tam poszło naprawdę, powiem wam, jest filmik z tego. Poszło multum słomy, multum obornika, znaczy multum obornika nie, ale słomy więcej poszło, bo nie mieliśmy co z tym zrobić, bo słoma z kopców, więc poszło na te 4 hektary i tak jechałem naprawdę grubo tego i myślałem, że to wyjdzie negatywnie, a wyszło naprawdę to pozytywnie, bo plon ziemniaka jest rewelacyjny, jakość ziemniaka jest super. No i dobra, to na tyle, jeśli chodzi o bakterie. No ale płytka orka, powiem wam, że fajna sprawa, tak jak mówię, z tradycyjnym siewem, czyli cyrusem, powiedzmy, ze względu na to, że jest oszczędność tego paliwa. No brat tutaj spalił w granicach 10-11 litrów, nawet mniej chyba, nie mierzyliśmy dokładnie, ale mówił, że około 10 litrów wychodzi na hektar zaoranie, nie dość, że szybciej, mniej paliwa. Na 100 hektarach mamy oszczędność 10 litrów, czyli tonę, tak? 7000 zł na 100 hektarach, na 200 hektarach mamy drugie tyle. Także trzeba jeszcze to rozkminić, jaki ma wpływ płytka orka, a jaki ma wpływ głęboka orka. Mi się daje, że też za głęboko to nie ma co zakupywać, ale to robimy testy. Porobimy testy i się sami przekonamy na własnej skórze. Dobra, tyle z tego. Dojczyk chodzi. Trochę informacji o rzepaku. Tam jest jeszcze nie Arsenal, tylko nie architekt, tylko kurde. Ojeju, zapomniałem, jak się nazywa ten rzepak. Dobra, nieważne. Może pod filmem, jak mi się przypomni, to wam powiem. Bo tamten jest po prostu rzepaczek najładniejszy. Najlepiej szedł, najszybciej, wigor i w ogóle, nie? Także, ale zobaczymy w zbiorniku, tak? Nie przypomnę sobie, no. Ta pusta głowa. Ja zjeżdżałem tam z górki, to wiedziałem, jak się nazywa. Dobra, szkoda czasu waszego. Nie przypomnij mi się. No, i jak widzicie, tam gdzie więcej słomy, to jednak mimo wszystko jest zostawiony ślad, że ta słoma wyciągnęła składniki, bo potrzebuje, żeby się rozłożyć, czyli azocik czy coś tam, czy ja nie wiem, no po prostu są ślady tam, gdzie słoma była, to są ślady, takie można powiedzieć pasy. Tam później od dołu do góry, tutaj jakoś tak trochę mniej, ale też widać prześwity. Ogólnie rzepak wygląda super. Dobra, ziemniaczki też rosną. Ziemniak to też poplon. Dobra, na razie.